Dla Tori Ritner, mieszkanki Wielunia, od dawna ważne są problemy społeczne i duchowe człowieka. Ma za sobą wiele lat pracy związanej z profilaktyką uzależnień oraz pomocą duchową dla ludzi uwikłanych w zagadnienia okultystyczne. O czym zatem są puzzle? Puzzle to właściwie jest chyba pierwsza część takiej trylogii, która powstaje, bo drugą część można zakupić również, tak jakby ciąg dalszy puzzli można zakupić już w formie e-booka. A trzecia część, gdzie już nie jako okultystka, ale już jako ktoś, kto przeszedł pewną drogę, ostrzegam przed takimi sprawami, będzie to książka zatytułowana Wspomnienia czarownicy. Puzzle to książka, która mówi o bardzo trudnych sprawach, ponieważ wiele lat pracowałam jako profilaktyk uzależnień i spotykałam się z młodzieżą. Dostawałam mnóstwo listów od młodzieży, gdzie problem niestety występował w rodzinach. Mówimy o problemie alkoholowym. Mówimy o problemie alkoholowym, tak. Więc właściwie to było takim motorem do tego, żebym usiadła i zaczęła pisać. Zresztą to było też pod namową mojego przyjaciela, który stwierdził, że no skoro gdzieś tam mam taki talent, to żeby nie marnować go na pisanie listów czy SMS-ów, tylko zrobić coś, co pójdzie w świat. Czy jest zatem szansa, aby dzieci wychowywane w takich rodzinach mogły w dorosłym życiu odciąć się od tego problemu, wyjść na prostą? Tak, jest szansa, tyle tylko, że trzeba chcieć. Wielu ludzi się po prostu boi, dlatego że życie w innym niż znany system, czyli tutaj, czyli te wyuczone role są takim czymś znanym. Ja się czuję w tym bezpiecznie i raczej wolę nie zmieniać, bo nie za bardzo będę umiała się w tym, czy umiał zachować, prawda? I w tym przypadku no to często jest tak, że zdarza się i to bardzo często, że po prostu dzieci idą czy w narkotyki, czy nawet w prostytucję. Książka zbiera póki co same dobre recenzje, nie tylko od czytelników, ale też literatów. Literatka funkcjonująca na rynku księgarskim jako Marta Grzebula, która wydała około 15 książek, napisała, że jest pod jej wrażeniem. A zatem polecamy. A gdzie puzzle można kupić? Czy w Wieluniu także? Można zakupić je właśnie głównie w księgarniach internetowych. No tutaj tania książka, Areo, Gandalf, tam jakieś księgarnia naukowa, także no można, wystarczy tylko, jeżeli ktoś zechce zapoznać się z treścią, zechce wesprzeć, ponieważ jedną z kolejnych moich takich przedsięwzięć oprócz KRS-ów książkę to jest również przekazanie części dochodów ze sprzedaży, z moich dochodów ze sprzedaży tej książki właśnie tym dzieciom. Dłuższe spotkanie z Tori Ritner naturalnie w Kulturalnej TVC 29 marca. Polecamy i już teraz życzymy miłej lektury.